tego Mielca, to myślę, że mamy już na kanale i chyba jest oddzielne wideo jemu poświęcone, ale tutaj zobaczcie, jaki żuczek, zdaje się, rzadkiej wersji nadwoziowej. Taki jakby oryginał normalnie, chociaż nie, może nie, ale całkiem spoko zachowany. Nie, jakieś tu już kombinacje były. Tu mamy pakę, no i zobaczcie, tu jest jeszcze cepka. Dobrze, zobacz sobie pewnie. A tu mamy stara osinobusa. Fajny ten emblemacik, ciężki, uhu. Fabryka samochodów ciężarowych Starachowice. Powszechny. No, widzę, zaraz tam podejdziemy do niego. Historii przeczytaliście. Zobacz, Wadek, to on jeszcze przyczepę ciągał, żeby więcej ludzi przewieźć. Nie? Osinobus. Przez osinę, jak czytaliście. No tutaj to chyba jakaś samoruba jest, no. No. Ale zestawik. No, a ty wiesz, że był taki w Przysusze. Ciekawe, czy to czasem nie jest ten, tylko że był żółty. Ugruchy. Przecież, tylko że był żółty tamten, a ten jest, widzę, czerwony i tu nie widać jakichś śladów żółtego, raczej widać niebieski. Fajny, co? Miodzio. A tam Polonez, policja. No zaraz tam do niego podejdziemy, Wadziuś. Tu mamy Mielca. No. Jaki drugi? Gdzie? A tak, no. A tam to chyba jakiś jest dostawczak. Chodź, zobaczymy. Którego? O, no to chodź go zobaczymy, pewnie. Może go tylko ty ubijam, ale są te... To jest star. Zobacz, jakie ma opony, jakie koła, gościu. No. Ja cię widzisz? Dobry jest, nie? Jak dzik normalnie wygląda, co? Dobra. No. Nie, to jest to samo, tylko to samo, no. Dobra. Tutaj można 2 osoby się wpakować. 2 osoby? No nawet więcej, myślę. 2 siedzenia są, ale tam więcej osób by pewnie weszło. Ale tutaj to tylko 2. Tutaj? Co ty? Zobacz, ile tu jeszcze z tyłu może wejść osób. No, widziałeś? Ale w autobusie no to jest więcej. No. A tutaj opona zapasowa. Tak. No, tu pewnie jakiejś klapy brakuje takiej zasłaniającej to. Renówka stoi, no. Tutaj idziemy do tego miejsca. No już, poczekaj. Tu jakąś miniaturę walniemy. Jeszcze sporo różnych. O, tam jakiś pick-up. Fiat, ale chyba jakaś samoruba, nie wiem co to jest. Czy to jakiś był karawan, czy co? Chyba tak. Dobra, ale tam nie będziemy... Nie, tam nie będziemy wchodzić, bo tu jest, wiesz co, zagrodzone, więc się tam nie będziemy zapuszczali. Tak, to jest Ford Caravan, mamy już z nim wideo na kanale.
Tutaj piękny Buick. Ale cudo, no nie? Chodź, zobaczymy tutaj, czy tu się coś pozmieniało. Opel Olympia montowany w zakładach Lil Poprał i Lewenstein. Jak zresztą takie Buicki. No, niezły, co? Większy od ciebie. No. No pewnie, zobacz, i tu gościu sobie siedział, widzisz? Na samej górze. No ciężko się na tym jeździło pewnie. Mamy Fiata Topolino, Chevrolet Master Deluxe. Ale to są piękne wozy, nie, Wadek? Tutaj też Master Deluxe. Olbrzymy. Tak, taki magnes masz. I dzisiaj chyba nawet dostałeś taki magnes, nie? Nie. A co jest na tym? A nie, to dzisiaj nie masz magnesu, ale masz go rzeczywiście. W domu. No, tu zobacz, to są sokoły. To są motocykle Sokołu. Nie, nie, nie wchodzimy tam. Chyba, żeby był ten pan właściciel, ale dzisiaj go nie ma. To nie mamy kogo zapytać. Karpaty, nafta. Ależ to piękne jest. Tutaj można, tak. Po tych alejkach wyznaczonych można chodzić. Orlę. Tu jest jeszcze jedno wyjście. Tu są Fiaty. Tak, ten tutaj był. Tutaj się chyba nie za dużo zmieniło. To chodź. To jest rowerek. No, fajny, co? Widzę. To jest polski Fiat. 508. Ja zgadzam, że to jest Fiat. Tak, a teraz ten, zobacz. No. No, tu jest ciężka zagadka. No, to taki trochę bliźniak z Buickiem, wiesz? Chevrolet. One są praktycznie takie same, wiesz? Jest to Buick prawie, ale... No właśnie mówię ci, że są bardzo podobne, nie? O, zobacz, właśnie, Camaro ma taki znaczek. Dobrze, Władek, ty jesteś coraz lepszy w tym. Widzisz, tu ma taki znaczek Chevroleta. I Camaro nasze też miało taki znaczek. Tylko ja mam takie Camaro żółte. Tak, masz, ja też mam takie żółte 1-18, a ty masz Camaro takie mniejsze. No, tu zobacz, jaki strupowaty, fajny. A jaki on ma znaczek? To jest Opel, stary Opel, ale tutaj nie ma tego znaczka, wiesz? No. No to zobacz, jak teraz wyskoczy. Dawaj. Nieźle. Buick. To jest? Fo. Ford. No. Dobra, idziemy dalej, Gadziuś, chodź. Tylko ty tu. No. Wiesz co? Co? Chodź, bo tutaj są jeszcze fajne rzeczy. Tak. Tu są Lubliny. Nawet nie było. Chyba nie było, faktycznie. To są Lubliny, te samochody to są Lubliny. No. Bo jeden taki, drugi taki sam jak tamten, a tutaj inny. No. Czekaj, te stare, no to chyba tutaj stały, no nie? Ale tego to... Tak, to chyba stało. Czekaj, czekaj, a tutaj ten Star 200 z tym siodłem to też stał. No. I ten hydromil też stał, no nie? Nawet tam chyba wsiadałeś do niego, tu Star 244. Tam tego już nie widzieliśmy, ale dzisiaj widzieliśmy. No to sam. San Hasto. To pamiętasz, jak do któregoś ja autobusu wsiadałam? No, tu jest ten autobus, chodź. Który? Tam na końcu stoi. Tu są tarpany, tam są też Lubliny, widzę. No. Mogliśmy tam tędy też. Tak. Ale jak tutaj? No to chodź, zobaczymy, ale tutaj się chyba nic nie zmieniło. No, tutaj jest ten autobus. No, tarpan. A to wyjść? No jest otwarte, to chodź, pewnie. Dawaj, wchodź i wyjdź tyłem. Dawaj, dawaj, opsa i psyk.
Dobra. Tata wsiada? Ja idę z tyłu, chodź. Siema, gościu. Siema. Cały autobus przeszedłeś? No. Ty dzisiaj wyposażyłeś. Bransoletka, zegarek. Nie ma to tamto. A ten samochód pamiętasz, jaki to jest? Tak. Jelcz. Dobra. To jest Jelcz. Nie. Tu są tarpany. Różne tarpany. To jaki to jest? To jest tarpan. Samochód tarpan. To piknął? Co? Twój zegarek? Zegarek. Nieźle. No i tak czasem piknął. O, zobacz, ktoś pieskowi odgryzł buzię, tak jak kotek odgryza myszką naszym. Nie? Jak jest otwarty, to tak, wiesz. Wchodzisz tam zamknąć cię? Nie. Żartuję. Tu sobie siedział, patrz, pan strażnik pewnie. Nie. I pilnował tam więźnia. Nie. Niezłe jaja. Widzisz, okratowane wszystko jest. Tam z tyłu są kraty w oknach. Tutaj też, zobacz. Widzisz, tu się zamykało. O. Żeby nikt nie mógł wyjść stąd. No dobra. To idziemy dalej, nie? I jeszcze wrócimy do tej pierwszej hali tam później. Wąskie karo to już mamy na kanale. No. Tam tam są rowery, no. To idziemy tam? Tak. No, kapcia ma. Zakopało się już, no. Dawaj, wchodź, chodź. Nie pękaj. Tutaj się zapala światło. O, widzisz, samo się zapala. Na czujnik. Patrz, tam jaki fajny mały rowerek. No, a zobacz tutaj. O, tu jeszcze jeden, no. Fajosko. A tam drugi, tam drugi. No. Ja mam zerną, bo on ma buta. No, niezły, nie? Taki BMX-owaty trochę. Ale tutaj to nie ma hamulców. Pewnie są takie jak u Klary, wiesz? Że się pedałem do tyłu hamuje. No tak, tak. Teraz jeden skodek ominąłem. Polonez, polonez. I tam drugi polonez. I drugi polonez. No to chyba tego jeszcze nie widzieliśmy. No, z taką klapą chyba go nie było tutaj ostatnio. Albo przynajmniej już nie zwrócił naszej uwagi. No nie? Chodź, ta najciekawsza hala to jest tu, Władek. Która? Tutaj. To tutaj przednia? No. Tutaj. To moja ulubiona hala. No, moja też. No, moja najbardziej. Tych junaków to chyba nie było. W tym miejscu. No, przybywa tu rzeczy. Różnych. Zobacz, ile rowerów, Władek, na ścianach. Widzisz to? Gościu. Więcej od tego mówiliśmy. No, chyba jest więcej właśnie. Więcej. O, saturator. Co to jest? Woda gazowana z sokiem. Kiedyś tak się zamawiało, wiesz? No, się nalewało. Dziękuję. Polonezy. No. My mamy takiego białego poloneza. No tak, tylko że nasz polonez to ma taki przód. O, zobacz. Taki jak ten pomarańczowy. No.
A takiego z tym przodem to mamy czerwonego. Mhm. Bez takich lampek, tylko tak. Mhm. Nie jestem. To już. A to prawie jak kamper. No, bo to taki kamper. Widzisz? Tam się wchodziło i zobacz. I z tyłu to jest łóżko normalnie. Nieźle, nie? Kawał miejsca się robiło. To jest nawet taki króciutki. No, fajny. Norka, dezamet. No. Chodź, Łodek. Tak? No, może bym się tam wcisnął. Jakoś. Żuczki. No i syreny, które bardzo lubię. Tu jest syrena 105 Lux. No ładne są te samochody, nie bardzo. Idę. No, widzę. Nie, Władek, to jest syrena. Nie, to wszystko to są syreny. Ale mają takie same znaczki, FSO. A niektóre mają FSM. A to jest Zaporożec. Takich to już w ogóle nie ma na ulicy. To jest zastawa. A to, no to no widzisz, jakiś taki gokarcik plastikowy. Ale tam ten dłuższy. Tamten jest trochę dłuższy, no chyba nawet takie same są. Nie, tamten dłuższy. Mhm. A tu zobacz, jakie przyczepy są kempingowe na górze. Widzisz, niewiadów, tak się nazywają. A tutaj druga. A tu jest taka rozkładana przyczepka, no. Fajosko. Jeszcze chwila, Wadziuś. Do Mustanga? Tam był Mustang gdzieś? No to nie, tak. Gdzieś tam tej w tej pierwszej, co byliśmy, nie? No to zaraz się tam przejdziemy. No, niezła motorówka, nie? Musiała ślizgiem iść dobrze, co? Taka wyścigowa trochę. Nawet nie trochę. Z drewna. To też z drewna. Mhm. Ładne, fajne są. Nie, tu jest taka klapa, widzisz? Ale się podnosi do góry. Mhm. Tak, są zawiasy. A tu zobacz, Wodek. Pierwszy rok produkcji. Fiat. No tak, to jest Fiat z pierwszej serii. No nie, teraz nie mamy żadnego Fiata. Chwilowo myślę. No, może się tak zdarzyć, bo mnie znowu zaczyna ciągnąć. Zwłaszcza jak tu przyjeżdżam. Ładny ma lakier, co? No. Taki jasny. No. O, a tu ekipa. Chodź, tu jeszcze tego Fiata zobaczymy. Tutaj produkowany. Nie, tu nie jest Fiat. To jest właśnie tylko Fiat, tylko że produkowany w Jugosławii, wiesz? I dlatego ma trochę inny. On ma taki znaczek zastawy. I chyba w nazwie miał PZ. To jest Fiat. To jest polski Fiat. Jakby to był Polski. Ale zobacz, o zobacz, Wadek, z której strony on ma kierownicę, gościu. To jest angielska wersja. Widzisz? Kierownica. No tak, a ten ma, to jest wersja angielska, RHD. Widzisz? Z prawej strony ma wszystko. Niezłe jaja, co? Nie wiem. O, widzisz, to ma angielskie tablice. A tu zobacz, jaki ma znaczek star. Tu, zobacz, przyjrzyj się. Tu, nie, tu, o ten. Żeby nikt się tam nie skradł. No. I to nie. Tak.
Chodź, tego milicyjnego Fiata jeszcze zobaczymy. Tego niebieskiego? No. Wiesz co? Co? Ja niego zgadłem, bo ja myślałem, że to Polonez, a to Fiat. Fiat, no. Fiat. A tu jest Fiat Pickup. Tylko dwie osoby się mogą wymieścić. A tu jest... No. A tutaj to jest pięć. Tutaj jest pięcioosobowy, no. To jest Fiat z silnikiem... Fiat z silnikiem diesla. No, to jest Fiat, tak. Jakby to było... Wiesz, to jest Fiat 127. A tutaj jest Fiat... A ten? A ten to też Fiat. To jest 132. I to 132P, czyli montowany w Polsce. To jest inny znaczek Fiata, no. No bo to wiesz... Ten jest prawie taki sam jak tamten. Tak, to zmieniają się te znaczki. Wiesz? Ale widzę, co ma pisa. Tak, oj zobacz, a tu jest jeszcze inny znaczek Fiata, widzisz? To też jest Fiat. A to dobrze ty zbasz? Fy i a ty, Fiat. To jest fy i a ty. Kumasz, gościu? No. A to idziemy do tej drugiej hali? Na razie do tej jeszcze. Do tej, w której byliśmy na początku, choć jeszcze. Do tej, która jest. No. Tam, gdzie ta lorka. Tu ty masz taki pomarańczowy. A ty jesteś pewny, że to Mustang? Chyba. Zaraz zobaczymy. Ale to z tamtej hali, z tamtej ostatniej. Tak? Ale z tamtej. Ale czekaj, bo tu chyba stało żółte, ale to było Ferrari, gościu. Nie. No zobacz, tu stoi żółte Ferrari też. I tego Rolls Royce'a chciałeś zobaczyć, bo to jest w ogóle nowość. Tutaj w muzeum. No, to jest Ferrari. To żółte to jest Ferrari, a to czerwone to jest Corvetta. C3. Ale to. No. Ona jest wysa, a my BMW. Tak, to jest BMW 6. Taką to miałem, nawet dwie. No, ale jeszcze cię na świecie nie było. A tu zobacz, jaki jest wielki, ten Rolls Royce. Zobacz. Widzisz, jaki jest znaczek Rolls Royce'a? No. Fajne, nie? Zobacz, jaki wysoki. Ale olbrzymi. No chyba wyższy jest normalnie. Wyższy. Niezły jaja. Piękny, co? No i to jest nowość tutaj w kolekcji. Monster Truck, no to jest wysoki. A, no Monster Truck to jest, wiesz, inna liga w ogóle, nie? Ale Monster Truck, no to ma wysokie ode mnie. O, pewnie. A tu zobacz, Ferrari. Ja myślałem, że to Corvetta. Nie. Corvetta to stoi tu, o, widzisz? To czerwone to jest Corvetta. A to żółte to jest Ferrari. To, a jak to? To jest właśnie znaczek Ferrari. Zobacz. Chodź, zobacz, jaki jest znaczek Ferrari. No. Ja mówię, jaką ma literkę ta opona. Opona, literkę? Nie wiem, jaką ma literkę. Chodź, zobacz, znaczek. Zobacz. Ferrari ma, ale zobacz, jakiego konia ma. Widzisz? To jest znaczek Ferrari. Kumasz, no, gościu? Ja mam takie złote, bo z dachem. Tak, ja ci chyba kupiłem w Rzymie albo gdzieś tam na Sycylii. Ci takiego kupiłem, nie? No. Taką ale zabawkę. Czerwonego. No. Z Buick Master. Rocznik 25, ale tutaj zobaczcie, szyba, żeby nie waliło na pasażerów. No. W113. Fajny ma dach ten. Ten dwudrzwiowy. Malutki, no czy ja wiem, czy malutki. Nie taki malutki, Władek. No tak. No. Jeszcze wiesz co, musimy przejść na tamtą drugą stronę. A jak? A tu, chodź, między nyskami przejdziemy. Mhm. Tu mamy Deu Espero. Despero. Tu mamy Poldona Kombi. A tu mamy Deu Nexie, czyli... Tutaj Fiat, to Polonez. Nie, to jest, mówię ci, to jest znaczek FSO, tej fabryki, w której były produkowane. I Polonez też był w tej samej fabryce
produkowane i dlatego mają te same znaczki, gościu. Weź to skumaj wreszcie, no. No mówię ci. Nie, to jest znaczek FSO. Człowieku. No, chodź ci pokażę jeszcze na innych samochodach taki znaczek FSO. Na Warszawie na przykład. Na Syrenie ci pokażę taki znaczek FSO. No. To my mamy takiego, takie coś. Co? Takie trochę. Nie, my mamy taki znaczek na naszym Polonezie, bo był właśnie wyprodukowany w fabryce FSO, ale która się właśnie burzy kartę. Dzisiaj chyba. Chcecie. Już tak do końca się burzy. Nic nie będzie. Co to za poldon? Zaraz idziemy, poczekaj. Polonez, polonez, no. Tu jest karo wąskie. Który? Ten. To jest Volvo. No wiem. My mamy takiego cipaka Volvo w przedszkolu. Tak? Polonez karo policyjny. Wąski. Rzadki temat. Tak, polonez. Tu jest zmontowany w Polsce Peugeot, który też ma oddzielne wideo, a tu jest Ford z Polski też. Który? To jest MZ-a, ale tu nie ma chyba. Nie ma znaczka tutaj żadnego. No, idziemy. A tu. Z silnikiem rowera. Fiat strażacki. Tak. Ford Escort Bolero 2. Wyprodukowany w Polsce. Wiesz? No, czy tam zmontowany może. Powiedzmy. Dobra. Idziemy do tej ostatniej hali? No. Do tamtej, której jeszcze nie byliśmy. No dobrze. Ja ci powiem, do której. Dobrze. Do dwóch hal. Do dwóch hal, tak? Jeszcze musimy wejść. Na górę i na dół. To nie? No. Do tutaj się wsiadło? Tak, to jest przyczepka, no. Nie, tu się listy woziło, bo tam jest napisane poczta. No. Autobusie, rower. Gdzie rower w autobusie? Gdzie? Chodź, no pokaż. W środku? Nie, nie ma tu roweru. A, jest, faktycznie. No, schowali tutaj po prostu rower do środka. Tak, widocznie. Żeby nie widać. Tanysa też ma oddzielne wideo u nas na kanale. Na kanale Motokronika. Ten żuk. Też. Co? Tutaj więcej rowerów. Tu jest jeszcze więcej. No, pochowane są rowery. Normalnie. W samochodach. No. Idziemy gdzieś indziej. Czekaj, Wadek. Nie byliśmy w tamtej i w tamtej. No to chodź, to najpierw idziemy do tamtej obok tego malucha. No. Tak? No. No to gitar. Ale mogę wejść najpierw do tej góry, do tej na górze. Ale ja chcę najpierw do tej na dole, Wadek, dobra? Okej. I tu ci zaraz pokażę, że ten sam znaczek FSO to był też na Warszawie. No. O, zobacz. Chodź, zobaczysz. No i co, gościu? Widzisz? No, już się nie kłóć, dobra? Tu się chyba nic nie zmieniło. Tylko to tu. No. Jest tam ten garaż drugi, tam gdzie jest też sama. No. Z
napisem, no to tam było zamknięte, teraz otwarte. No tak, faktycznie. O, a tu jest Warszawa w oryginale. Poświęciłem jej aż oddzielne wideo, bo taką to bardzo chciałbym mieć. Tak, to jest też Warszawa i zobacz, i też ma gościu znaczek FSO. No i co? A zobacz, jaki malutki. No, jaki wózek, wiklinowy normalnie. A tu chyba taki dzieciowy do zabawy dla lalek. No, formuła. Koral z Białobrzeg. A to są, zobacz, mikrusy. Takie małe, widzisz? Samochodziki, mikrusy. A tu jest bardzo rzadki kolor malucha, wrzos. Matylda takie gniazda. A co ma takie? Matylda to jest Matyldy kolor ulubiony. Ulubiony? Taki fiolet? No. O, a tutaj coś stoi, czy nie? Nie. Tu jest puste, ale dobrze, że otwarte, to trochę przewiewu jest, nie? I stąd ten jest. Aha. Idziemy teraz do tamtej na górze. Czekaj, nie, tam coś stoi jeszcze, Władek. A to była jako druga wyścigówka. No, druga. Tutaj to chyba jakiś kombajn stoi. Stary kombajn tu chyba stoi. No. Ło, zobacz. My tu nie byliśmy jeszcze. To jest kombajn Wistula. Ale taki czerwony? No, taki czerwony, no. Fajny, co? No. Kawał sprzętu. No, jest olbrzymek. Kurde. Jakie wielkie opony. A to jest drugi traktor. To jest traktor Ursus. Ło, panie kochany. Ursus C45? Chyba tak. No. Tylko zmuchane. Pamiętasz, jak takiego odpalali na zlocie w Borsku? No. Czekajcie, tu jeszcze zobaczymy tą Wistulę. O, proszę bardzo. No, wygląda na taki sam jak ten w Borsku, ale jeśli nie jest taki sam, to mnie poprawcie. Tato, najpierw nim przyjechali, a potem zapompowali tą oponę. No, nie napompowali opony, nie? No, co to ma być, nie? Co to ma być? Ursus C45, dobra, ale... A tutaj ciekawe, opona. To. Jakaś... Nie. To jest opona z felgą. Nie, Władziusz, nie. A co to jest? Tam jest pasek. Tak wielki? No, tutaj jest chyba coś tu jest. Oni igłą tutaj sadzili tą igłę i tutaj pompowali. O, to jest traktor, Ursus. Tak jak ten. Tak, tylko ten jest starszy. To jest Ursus C45. A tu zobacz, jakie są fajne pojazdy. Takie dziki. No, a nie, to tu jest dzik, a tu jest Ursus, no właśnie. No, to jest dzik. O, wiesz, że ten wujek Andrzej, co przywiózł teraz traktor do Borska, to też ma takiego dzika. Czujesz? Tak to się nazywa. A jak wyjdziemy? A wyjdziemy, zobaczysz, tak, że będzie dobrze. To jest Żuk i tam z tyłu stoi Nysa, no. Ciągnik Tour. Produkcja z Tomporków, taki mały. Fajny, nie? Zakręcono? Tak, tylko chodź jeszcze tą nyskę zobaczymy. Tą nyskę niebieską? Zieloną, przecież to zielone jest, gościu. Nie. Zielone. Niebieska. No to ty masz chyba coś, Władek. Coś ci się miesza chyba. Według mnie to jest zielone, ale dobra. Zielono, niebiesko. No, też tak. O, tak to właśnie ustalmy. Chodź, Władziusiu. Widzieliśmy, to tutaj jest. Których? Tak. Widzieliśmy. Byliśmy w tej hali, mówię ci. Jak to? No tu się trzymało i tyle. No. A teraz idziemy do tamtej na górze chodzi. Aha. Tak. Ale tam to już widzieliśmy kiedyś.
Już. Dobra, idziemy. Mijamy kombajn. Wychodzimy tą halą, no. Taki motor. No, niezły. A tutaj wyścigowa. Tak. Wyścigowy. Promot Polonia. Tutaj druga wyścigowa. No. A tu? Czekaj, oddech. Bugatti Wiesława Gawrona. Tak. Idziesz na piętach? No, a ty też musisz. Musisz do samego końca. Dobrze. O nie, do samego końca to ja chyba nie dam rady. Ja dam rady. O, takiego malucha. Kolegi Mara Morosza też mamy na kanale. Słucham? No dobrze, idź powoli. No, dajesz radę? Tak? Daję, daję. No to git. Ja to daję. Dobrze. Mój motor się najbardziej podoba. No, a który ci się tu podoba? Tamten. Ten aluminiowy? A ten przed nami. Ten. Tutaj to już widzieliśmy. Tylko tak, my to już widzieliśmy, tylko tego nie było, no nie? No tego to już widzieliśmy. Tak, był. Ale nie pukamy, Władek. Dobrze? Uwaga. Dobra. Chodźmy. Tak. A ja ciebie. To chodź, Ładek. O, tu, zobacz, jak wysoko. Fajnie widać samochody teraz. Nie?